Oj. O cholera. Co tu się dzieje? Trzy radiowozy nas wyprzedziły. Miały włączone czerwone światło, czyli coś dzieje się. No i co? Ja jestem chory, powiem wam. No ale cóż, to co zrobić? Takie jest życie, tak to wygląda. Trochę mnie nie było na YouTubie. Może będzie z tydzień. Trochę ucho, wiadomo, nie, jeszcze zatkane. Gardło, no i tak chodzę, prycham, tam kicham w sobie. Kumpel przyjechał, trochę miał, wiadomo, gruszlicę swoją. No ja trochę tam od niego podokołem, bo mieliśmy takie dwie szklanki same. No i okazało się, że on pił z mojej, ja piłem z jego. Ciemno było, nie wiadomo kto z której szklanki pił. No i podłapałem, no ale myślałem, że alkohol to zdezynfekuje, a jednak się nie zdezynfekował. Trochę się tam udzielam u czerwcowej Lenki w filmach. To jest mój głos, to nie jest żaden kochanek. Także no, no trochę mam inny głos tam w tych filmach. No to teraz chyba też słyszycie. Mam troszeczkę inny głos. No co zrobić? Jadę po zakupy, tak jak mówiłem wcześniej, nie pamiętam właśnie czy mówiłem, bo te radiowozy mnie tak zaaferowały. I teraz tak, zamieszczę za jakiś czas teraz filmik na Instagramie. Pojawiła się taka moja mini relacja z Galipary z 2018 roku. Ja tam zamieszczę ten filmik. No trochę nie miałem, tak powiem wam, ani weny, ani no tak, i też źle się czułem. No a w związku z tym, no wiadomo, no człowiek taki jest, no nie za bardzo, no za bardzo też potrafiłem jakoś tam myśli zebrać, żeby to tak, wiadomo, no gardło zajęte, nos zajęty, no to wiecie jak to nie chcę was tutaj, wiecie, no ale czosnek, jedzcie sobie, żebyście się też nie zarazili. Nie używajcie tych sobie szklanek, jeśli pijecie, bo to wiecie, po ciemku, no to po ciemaku, jak to mówią, to się można, wiadomo, pomylić, nie? Dobra, i teraz przechodzę do mojego ostatniego filmiku, w którym mówiłem, dokąd zmierza Słowacja. W tym filmiku tam mówiłem, że tam sporo osób właśnie tych stało przy ulicy, nie? Myśmy się, tak jak mówiłem, zapuścili 160 km w głąb. Bardzo dziwne dla mnie jest to, żeby to byli, oni nie mówią Cyganie na tam filmach. Ja na nich mówię Romowie, żeby na długości trasy 160 km wszędzie przy ulicach stali Romowie. No nie wiem, ja wam mówię co widziałem. Jest to możliwe, żeby... Co, wzdłuż trasy, co to? Wyścig pokoju? Czy stoją sami Romowie? Według mnie, ja nie wiem jaka jest polityka Słowacji, nie wiem jaka jest polityka Polski. Ja to co słyszę, to wiecie. My słyszymy to co mamy słyszeć, nie? W Polsce. Tak samo jest według mnie w Słowacji, na Słowacji, że oni też mają słyszeć to co mają słyszeć, nie? Przecież o wielu rzeczach nie wiemy. Co, kto, z kim. My widzimy tylko, wiecie, to co jest przeznaczone dla nas, nie? I według mnie to są, no co, i wielu takich właśnie było w wieku poborowym. A gdzie kobity? Gdzie dzieci tyle? Co to? Tyle facetów? Taki jakiś dziwny przyrost? Naturalny? Ja rozumiem, ja tam oglądam różne filmy, nie wiem, jakoś YouTube do mnie kieruje te filmy, tam Cyganie to, Cyganie tamto, no takie właśnie tytuły, nie? No. Że oni się nie integrują i tak dalej, no ale ja rozumiem, że mogą się nie integrować, no ale co, tylu facetów, gdzie kobiety? No później tam trochę kobiet było, no ale powiem wam dziwne, no. I według mnie to, co właśnie oni mówią, to według mnie to są właśnie ci, którzy przyjeżdżają z tych ciepłych krajów, a nie żadni, jak to mówią,
tak jak to mówią niektórzy, tak no, Romowie, to nie żadni Romowie według mnie, tylko no, ci, że tak powiem, uchodźcy. No, także uchodźcy, nachodźcy, imigranci, czego? No, cholera, tu wszędzie szyby. A wcześniej jak jechałem, to nie wiem, kurczę, co to jest wszędzie szyby, co to? Tak szyby biją? Ja pierdziele. No nic, to znowu jakiś drift był. I jak jechałem wcześniej, to widziałem masę, nie masę, tylko widziałem trzy auta spalone. Ktoś gdzieś komuś chyba zrobił jakieś, nie wiadomo o co chodzi. Jakaś konkurencja przy cmentarzu. Trzy auta spalone. Także no. O czymś to się chyba świadczy, co? Bo czy auto się może samo tak podpalić, stojąc na parkingu? Nie wiem. Chyba, że ktoś, nie wiem, zostawił włączony ten. Światełko zostało włączone albo radio, nie wiem. Jest jakieś zwarcie wtedy, ale samo od siebie. No dobra, ja idę kupić coś tam, nie? Jaki głos mam. Ciekawe, jakbym był piosenkarzem, jakby to. I odsłuch tutaj. I to głuchy. Bym śpiewał. No nic, tymczasem na razie. Kłaniam się wam. Pozdrawiam was. Trzymajcie się.